Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Czas na Hardcora. Chciałem powiedzieć jedno. Przepraszam Was, że tej serii tak dawno nie było, no bo chyba ją jednak lubiliście, a troszkę tutaj sobie zaniedbałem wszystko. No cóż, moi drodzy, zwijamy stąd. Niektóre rzeczy trzeba było zostawić, bo się nie mieszczą w ekwipunku. Wioska w całości już prawie ograbiona. Widać to w zasobach drewna, również w moim ekwipunku. No i tak naprawdę również trochę zasobów udało mi się pozbierać, które wykopałem tutaj w pobliskim wąwozie, który jest gdzieś tutaj. Muszę uważać, żeby nie zlecieć. O, tu jest. Ale co dziś? Może teraz. O, widzicie, tu jest wąwóz, jeszcze nie wszystko stamtąd zebrane, ale głównie chodziło mi tutaj o zasoby węgla. Czekajcie, jest ciszę, bo ja gram na słuchawkach i no dla mnie jest w miarę głośno, może wy tego tak za bardzo nie odczuwacie pewnie. No ale dobra, dzisiaj przede wszystkim chcę znaleźć pustynię i tam w końcu zamieszkać i zbudować z czasem domek. Będzie on z desek, podłoga w nim z sandstone'a i stone bricka, no i dach też również ze stone bricka. Najbardziej przypasowałoby mi skraj dwóch biomów, czyli krótko mówiąc chodzi mi tutaj o pustynię i o jakiś ładny lasek. I właśnie na skraju tych dwóch biomów właśnie chciałbym zamieszkać. No cóż, i ponownie mam modyfikację Optifine, jak się domyślacie. Dlatego myślę, że będzie lepiej. Poczekajcie, tutaj są góry. Tu. Tu jest znowu polanka. W takim razie tam chyba bardziej musimy się udać. Gdzieś tam troszkę chyba dalej, bo tutaj góry. I są drzewa, ale to nie ten biom. W takim razie na razie idziemy prosto przed siebie. Mam nadzieję, że za dużo potworów na mojej drodze nie będzie. No i jeszcze przed nocą uda nam się dotrzeć w moje docelowe miejsce. Tam chyba też ponownie polane, kurczę. No cóż, ale przy polanie chyba też tak źle by nie było. Zobaczmy zresztą, co tutaj mamy. Tu jest chyba lasek. O, i kolejna wioska. Ale wiecie co, to już będzie wioska, jeżeli będzie kowal, będzie skrzynka w środku. Tu ponownie czanki niezaładowane na skutek modyfikacji Optifine. Ale ciekawa, ciekawa ta dolinka, troszkę tak na wzniesieniu. I tu, tak, tutaj już zamieszkam. Już postanowiłem nad rzeczką, albo może tam, wiecie, tam chyba będzie lepiej. Bardzo przyjazne miejsce. No i tu będziemy się dzisiaj budować. Wow. Myślałem początkowo, że to wąwóz, a to jednak dziursi. Dobra. Trzeba tylko znaleźć jedno właściwie pomieszczenie. Jest to taki domek właściwie kowala, coś na ten styl. Ale nie wiem, czy owy domek znajduje się w tej wiosce. Przypuszczam, że nie, po tym co już tutaj widzę. Ale jest biblioteka, to najwyżej. Tym się trzeba nacieszyć. Aha, okej. Dobra, wrócimy się tutaj później. Zapomniałem, że miejsca w ekwipunku kompletnie już więcej nie mam. Tu również będzie można spędzić noc. I znowu to się nie ładuje. Tam jakiś wąwóz widzę. Chyba, że poczekajcie, tu gdzieś by było optymalniej dla nas się urządzić. No bo tu to za mały teren, kurde. Chciałem troszkę większy ten domek posadzić. Tutaj trzeba trochę terenu przekopać, więc chyba najlepiej będzie tu. Mamy wiaderko, więc szybko pozbędziemy się tej trawy. W takim razie chyba tutaj mi przyjdzie zamieszkać, no akurat pod kopalnią. No ale trudno. Trzeba tam najwyżej oświetlić, aby nic się nie spawnowało. Więc kurczę, dylemat. Albo tutaj, albo tu na tym wzniesieniu. Myślę, że lepiej tutaj.
tego tak, skrzynkę mamy, wszystko przerzucę teraz właściwie do skrzynki, większość z tego. Będzie nam potrzebna również spora liczba kaktusów, aby jakoś odgrodzić się od wszystkich potworów. Patyki weźmy. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Mianowicie, gdy rano wstaję, mogą się znajdować potworki w obrębie domu. No i trzeba się jakoś obronić przed nimi. I najlepszym na to sposobem będzie właśnie zrobienie takiego płotu z kaktusów. Poczekajcie, muzyczkę, jest ciszę. Jest przyjemna, ale dobrze, aby również nie była za głośna. Dobra, to właściwie tylko trzeba przekopać. To wiecie, może wykonam sam tą brudną robotę i po chwili do was wrócę. Teren przekopany, niemalże 4 równe staki. Właściwie pozostaje mi jeszcze zakleić to miejsce. Łopata również się skończyła akurat idealnie. Wszystkiego starczyło. No i już wam w skrócie powiem, jak mniej więcej będzie wyglądał dom. Wymiary to gdzieś tak, no ja wiem, z 20 na 20. Będzie miał jeszcze coś na zasadzie holu. Sami zobaczycie zresztą, o czym dokładniej mówię, bo już zaraz bierzemy się za budowę. Tylko jeszcze tutaj ten teren wyrównamy i już pędzę po materiały. Kaktusika zbierzemy. Będą one nam przydatne, tak jak już wcześniej wam to mówiłem. Dziś w dniu, w którym to jest nagrywane, to jest 2 lutego. Postaram się już zamówić nowy mikrofon, więc nie wiem, prawdopodobnie przyjdzie on w poniedziałek, to będzie gdzieś tak, poczekajcie, 5 chyba, 5, 6, coś takiego. Powinien już przyjść, przynajmniej tak myślę. Nie wiem jeszcze, czy będzie wysyłany. Prawdopodobnie kurierem, więc ojej, szybko, poczekajcie. Szybko pobiegniemy. Szybko, bezpiecznie pójść spać. Bo nie chcę, żeby zdążyły się zespawnować stworki. Dobra. Okej. Okay. Dzień dobry. Można? Okej. Okay. No. Aj no, dobra, już można spać. Dobra, łóżeczko na razie tutaj zostawimy i już pędzimy znowu na budowę. Nic tutaj nie ma, chyba nie ma na szczęście. Dobra, teren czysty, możemy iść. Swoją drogą strasznie duża liczba owieczek. Trzeba będzie również hodowlę zrobić, tam gdzieś za domkiem. O, jeszcze troszkę piachu od razu przepalę, tak aby mogły powstać szyby. No ale może już ruszmy z budową. To mogę zrobić właściwie później, to mi niepotrzebne, to mi tylko śmieci. W którą stronę może będzie ten domek? Myślę, że w tą. Wejście będzie z widokiem na wioskę. W takim razie zaczynajmy. Dobra. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dziewięć. I troszkę w tą stronę. Ups. Chyba za dużo, dwa. No, okej. Okay. Tutaj jest 2, 3, 5, 6. Osiemnaście, jak co? Jakby ktoś nie liczył. Tutaj to wszystko trzeba połączyć. Może jeszcze dorobimy ze 4. Niech troszkę większy będzie nasz domek. O, chyba troszkę za dużo dorobiłem. O 2 krócej można było w efekcie zrobić. Patyczki już wyrabiamy. Dobra, jest siekierka. To już szybko zburzymy. Właściwie i tak ten domek będzie za duży, a chyba tak długo w nim siedzieć nie będę, jedynie co spędzać w nim noce. To najwyżej. O, widzę już owieczka.
przeprowadza się do mnie. Miło. Oj, ciężko będzie z podłogą. To troszkę będzie się trzeba nalatać za sandstone'em właściwie tu. Niech te rogi będą wcięte. Chyba lepiej to będzie wyglądało. Standardowo trzy wysokości będzie miał ten domek, a na dachu prawdopodobnie będę chciał zrobić ogródek. Taki taras, coś takiego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że fajnie i przyjemnie. To już też można wyciąć właściwie, żeby troszkę był zaokrąglony ten domek. I tu poczekajcie, bo on jest taki właśnie kwadratowy. Sobie tej policzę co 5. 5. Żebym wiedział, gdzie jest środek. I coś wam fajnego zademonstruję. To jest... Dobra, tu jest idealny środek. O ile dobrze liczyłem. I tu, moi drodzy, co ja robię? Wycinam po 2 klocki z każdej strony. I robimy coś takiego. Tak, jeden do środka. I tu już jest właściwe miejsce na drzwi. Tak to będzie się prezentowało. Coś takiego. No i gdzieś na środku w domku, pod ścianą myślę, że będą zaczynały się schody. A po schodach będę oczywiście się wdrapywał na dach, bo nie chcę, aby to były drabinki. Jakoś lepiej tak ze schodami mi się to będzie wyglądało. Na pewno o wiele estetyczniej i wizualnie chyba też lepiej będzie się to prezentowało. Przynajmniej jestem takiej myśli. To równie dobrze też możemy wyciąć. Nie wiem, czy mi starczy materiałów. Wątpię. Choć może, bo... A może idealnie? Nie. Chyba... Tak, idealnie. A to ze mnie farciarz. Dobra. I co dalej w takim razie? Jak już tutaj wszystko sobie ładnie wykonałem. Bierzemy jeszcze trochę drewna. Połowę z tego dajmy na deski. I wykonajmy dach. Następnie wezmę sobie... Ups, a nie, już się przestraszyłem, że tylko mam ze sobą jeden stack. Stone bricka i z niego wykonamy dach i jakby taką obramówkę. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Właściwie teraz już możemy zacząć robić tą obramówkę. Poczekajcie, tak, to ma tak wyglądać. I od tej obramówki na jej wysokości będzie poprowadzony dach. Wokół domu będą również takie półpłytki. Co zobaczycie za chwilę. Chyba starczy, choć nie wiem, najwyżej się tego dorobi. Jeszcze troszkę cobblestone mam. Wystarczy tylko przepalić, a później skraftować. To jest chyba jeden z moich ulubionych bloków, tak szczerze mówiąc. Bardzo ostatnimi czasy go polubiłem. No i oczywiście... Z tego również jest wykonany mój zamek w głównej serii przygód poszukiwacza. Kilofu nie wziąłem, a to niedobrze. Ale to zaczniemy dach na początek, a później wykończmy górę. Oj, potrzebuję jedzenia, bo teraz mój bohater tutaj padnie. Dobra. Chyba wszystko mamy. Tak na dobrą sprawę. I teraz jedziemy z dachem. Później trzeba będzie zrobić okna. To sami zobaczycie. Będzie również spora liczba okien. Ale jak na razie chwilowe cięcie. Dobra, można powiedzieć, że częściowo dom ukończony. Ale na razie to tak naprawdę nic. Brakuje mu okien oraz podłogi, jak i dachu. No jest zupełnie niewykończony jak na razie. Ale w międzyczasie, jak tam nam się wszystko przepala, postanowiłem, że wyruszymy tutaj nieco w świat.
Zbierzemy kilka kaktusów, które są nam niezbędne. O, jak widzicie, tak to wygląda, a ma wyglądać zupełnie inaczej, ponieważ na dachu ma być ogródek. No ale to z czasem zobaczcie, jak to wygląda. Na razie tutaj pozbierajmy sobie wszystko. I jeszcze potrzeba nam dużych zasobów sandstone'a. Możliwe, że mamy kopalnię pod chatką, bo ciągle mi jakiś zombiak tam wyje. Dobra, kaktusów jak na razie starczy. Ale trzeba tutaj się troszkę przekopać i dotrzeć do sandstone'a, który zalega pod tym piaskiem. Myślę, że tu możemy zacząć kopanie. Dobra, kill off mam. Wszystko jest. Tutaj troszkę się rozkopmy w tej całej piaskownicy. Tak właściwie źle robię. Mogę robić tak. I wtedy nieco zaoszczędzę. A tak właściwie to nie chce mi się aż tyle czekać, więc bez żadnych zabaw normalnie to poprzekopujemy. Co najwyżej na tych pozostałych ściankach tak możemy zrobić. No ale tu już nie za bardzo. Dobra, sandstone już jest. Tutaj jeszcze przekopmy ten piasek, bo widać niektóry sandstone zalega nieco głębiej. Ale tu już na przykład niektóre bloczki się nam ukazały, chociażby te. Samo jak tutaj jest sandstone. Tu też. Nie wiem, ile go będę potrzebował. Ciężko mi teraz jakoś to określić konkretnie. Jest i węgielek. Właściwie to tutaj troszkę tego piachu można zebrać, bo tu jest go nieco więcej. Dobra. Tu jeszcze tego trochę. Ten piasek można przekopać. Właściwie i tu też będzie sporo sandstone'u. O. No nie wiem, z dwa staki myślę, że powinny wystarczyć, bo ta podłoga będzie robiona w kratkę. To również jest taki fajny pomysł. No już tam wykorzystany przez kilka osób, ale rzeczywiście fajnie jak dla mnie wygląda taka podłoga właśnie w kratkę. Bardzo fajnie. I dlatego również sobie postanowiłem taką wykonać. Osobiście podoba mi się bardzo taki styl. No i myślę, że równie fajnie będzie wyglądał w moim domku. Węgiel również się przyda, bo no teraz mam dużo do przepalania. Aktualnie to się tam teraz wszystko przepala. Jak wrócimy, mam nadzieję, że już się wszystko poprzepala. Będzie już w porządku. W takim razie jeszcze troszkę sandstone'a. Ile tutaj mamy? Nawet nie jeden stack. To niedobrze. Troszkę więcej nam go trzeba jednak. Tam jest węgiel, ale to już możemy zostawić. Przyjdziemy najwyżej po niego nieco później. Na razie tylko i wyłącznie sandstone nas interesuje. A jak już sobie postawię jakiś cel, to właśnie bez względu na to, co się dzieje, postaram go się zrealizować. Ups. Zleciałem. Dobra. Tu jeszcze trochę tego jest. Kiedyś pamiętam, jak ostatnio musiałem grzebać w piachu. Jeszcze właśnie na serii przygód poszukiwacza w tych starych odcinkach. Tam przykładowo budowałem piramidę i takie tam. Wtedy potrzebowałem duże zasoby sandstone'a. No i również wykopałem taki ogromny dół. Wow, ściemnia się niedobrze, dobra. To już jest sygnał dla mnie, że wracamy. Na razie nie mam na tyle dobrego ekwipunku, nawet szczerze mówiąc zbroi nie mam. Więc ciężko mi będzie przeciwstawić się wszystkim tym stworkom. Więc szybko lecę tutaj się przespać. Następnie chyba teraz możemy zrobić na szybko okna. Kurde, już noc. Już się mogą spawnować dziady.
Znając życie na dachu mi się coś zespawnuje, bo tam jeszcze nie świetliłem. Dobra. Ale chyba słońce jeszcze do końca nie zaszło. Mam taką nadzieję, chlebek można sobie zjeść. Dobra. I wyruszajmy ponownie w drogę. Nie, chyba nic się jednak nie zdążyło zespawnować. No i dobra, tutaj jakoś symetrycznie będzie trzeba z czasem ułożyć ten piasek. Ale najpierw przejdźmy do okien może. Czekajcie, właściwie to jest źle, jak tutaj są dwie kratki. Będziemy starali się zachować wszelką symetrię, czyli okno 3 na 1. Chociaż może 3 na 2 lepiej będzie wyglądało, zobaczymy. Chociaż właściwie, no na razie zostawmy tak jak jest. Zawsze można, o widzicie, znowu było słuchać tego zombiaka. Zawsze możemy to zmienić, tu jest ok. Przeróbmy sobie to na szyby, które tak bardzo lubię. Zapewne wy też. Kilka szkła sobie zostawmy, bo zawsze się przyda. Bo no, te szyby mają jedną wadę, nie użyjemy ich, prawda, na dach. Nie jest to taki blok, który można wykorzystywać w suficie, dlatego ten drugi bloczek się przydaje właśnie na sufity bądź podłogi. Dobra. Właściwie tutaj to można zrobić sporo tych okien. Chcę, aby to wszystko było przejrzyste, no i abym miał orientację jakąś konkretniejszą w terenie, widział, oj, tutaj moby mnie atakują i tak dalej. Na razie pojedynczy, niech będą te okna, tak jak mówiłem, z czasem zawsze można to powiększyć. Tutaj zróbmy ponownie takie same okna. Tutaj były dwie kratki odstępu. Szyb starczy spokojnie. Chyba też już nam się przepalił cobblestone. Sobie skraftujemy, może od razu nawet i schody wykonamy. Pokażę wam, o co mi dokładnie chodzi. Tu też damy. Aha, dwie szyby, poczekajcie, bo tutaj muszą być schody. Schody są naprzeciwko wejścia, to też tyle chyba. Też jakoś tak to trzeba będzie zrobić. Może tutaj na trzy w takim razie. I tu też na trzy. I to chyba starczy z ilością okien. Choć może będą z czasem większe. I okej. Co do okien to chyba wszystko. Trzeba niedługo ruszyć z podłogą, ale zobaczmy jak... Tam tu pozbieram to. Jak tam z przepalaniem jest wszystko. To właściwie tutaj mogę przerobić. Dobra. Ok, idealnie wszystko równo. Schodki mogę zrobić. Bo to co prawda mi się przyda. 8 chyba starczy. Pewności nie mam. Na razie nie będę robił więcej. Co najwyżej będzie się trzeba wrócić. I szybko wykonamy schodki. W dachu trzeba wwiercić dziurę. Chociaż wiecie, na razie ze schodami nic nie mogę robić, bo tu właśnie o tym mówiłem, brakuje tego wykończenia. To właściwie po co tu chyba? Możemy to wyciąć, albo niech to właściwie zostanie. I tu tak naprawdę musi być sufit. I tu już może być właśnie ten ogród, o którym wspominałem. Tutaj wiecie, posadzę z kilka drzew, coś takiego. No ale na pewno nie będą rosły tutaj kaktusy, bo one będą jedynie przed domem i w jego okolicy. O, wszystko pięknie starczyło. Tutaj tego bloku nie trzeba. No, i tak to się oto prezentuje. Tu właściwie można to zrobić nieco inaczej. Niech to wygląda tak. Tutaj wiecie co? Dalibyśmy cztery schodki i tu będziemy mogli sobie wyglądać. No, i jest wszystko
odpowiednio wykonane, zrobione. Tego usuńmy teraz tutaj. I następnie teraz już możemy stawiać schodki. Ale ile ich mi tutaj właściwie tak naprawdę potrzeba? To tak raz, cztery. To jeszcze raz tak sobie musimy je skraftować, ale będzie brakowało, zaraz zobaczcie na co. Chyba zabraknie bloczków na wypełnienie miejsca pod schodami, bo tamto kompletnie chciałem zamurować i mi miejsca nie starczy, więc na razie mamy remont, nie ma co się oszukiwać. Tak, ewidentnie nam nie starczy bloków. Ile ewentualnie tutaj trzeba? O 5. Chyba już więcej cobblestone'a nie mam. Chodź zobaczmy. Nie. Trzeba będzie troszkę posiedzieć w kopalniach. No nie mam, nie mam. Ale to chociaż zacznijmy robić podłogę z sandstone'a. O. Chyba wystarczy na razie, może nie tak dużo. Porobimy. Zabierzemy te dwa staki. Damy tak, żeby po 30 było. Dobra. I to ma być w kratkę podłoga. Więc zaraz zobaczycie, jak to ma wyglądać. I tak. Tutaj będzie sandstone, a na pozostałe kratki będzie przypadał stone brick. No więc myślę, że będzie to ładnie wyglądać. I tak cała podłoga będzie wykonana w kratkę. Ale to już będzie moje zadanie właściwie poza odcinkiem. W następnym odcinku zobaczycie już gotową podłogę, bo również uda mi się, no nie wiem, pokopać w jakiejś skale, coś takiego. A w następnym odcinku jeszcze zobaczymy. Możliwe, że wykonamy farmę własną. Chociaż mam wiele farm pod nosem, ale chciałbym mieć również własną. Będzie również czas na hodowlę zwierząt. No i to wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.